Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Batyron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Dying Light. Kurczę, bardzo, bardzo wam dziękuję za... Jej, udało się kolejny próg przekroczyć, a mianowicie 200 subskrybentów. Bardzo, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Dzisiaj jeszcze pojawi się odcinek dodatkowy odnośnie, bo jest parę rzeczy, które bym chciała wam powiedzieć odnośnie kanału. Co się pojawi, czego możecie się spodziewać po nowym roku, jakie są plany, jakie ewentualnie gry, co nowego może dojść. Jest jedna rzecz, która dojdzie. Czekam na to, aż dojdzie do mnie. Jedna fajna rzecz. Uważam, że bardzo fajna rzecz, ale to wam, wiecie, powiem wam, pokażę wam, znaczy nie dzisiaj, tylko w najbliższym czasie. Ale wam wspomnę, o co chodzi dzisiaj jeszcze w dodatkowym tym odcinku. Więc fajnie, fajnie. Ja naprawdę bardzo się cieszę z tego faktu. Ja wiem, ktoś powie, a 200 subskrybentów i tak dalej. No ale wiecie, każdy gdzieś zaczyna no i gdzieś tam pomału gdzieś rośnie. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, niektórzy, tak jak mówiłam wam, i kurczę, no... Ważne, że kurczę, wam się to podoba. Mam nadzieję, że wam to się podoba. To, co robię. Że wam to się podoba. Jestem ci dłużny, stary. No i naprawdę bardzo mnie to cieszy. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Naprawdę, teraz te ostatnie dwa miesiące. No dwa, trzy. Dwa miesiące bardziej. Taki boost dostaje i tak dalej, i jakbyście... Aha, tu nie skoczę, jakbyście chcieli... Ale to napiszecie mi pod tamtym specjalnym odcinkiem odnośnie jakich gier. Oczywiście, żebyście mogli też wybrać, tak jak mówię, w dalszym ciągu. Ja się no jestem, i co tam, Jafar? Dobrze, że tu jesteś. Idź do Kurta, on ci wszystko wyjaśni. No, więc będzie lista. Będziecie mogli dodać sobie gdzieś tam, może dać mi info, bo też będą serie gier, które chcę skończyć, bo zaczęłam trochę, więc no zobaczymy, no. Ten twój dynamit przerobię na bomby odłamkowe. Poszatkują zarażonych jak kombajn. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. No, może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale zwisa. No pewnie, że tak. Szkoda trochę, że właśnie nie wyszło mi to z tym całym strefą, tą kwarantanną tam. Szkoda. Będę musiała sobie jeszcze raz tam wejść do tego parkingu podziemnego i zrobić sobie to zadanie, no bo... Szkoda. Dobra. Tu gdzieś to zwisa. Albo dalej. Aha, o to chodzi. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. O, jest i wielki. Czemu mam coś takiego, wiecie? Petardy. O kurczę, podpal. Aha, i plujka jest. Dobra, ja bym sobie szybko zmieniła, jeśli będę mogła w stanie szybko to zrobić. Koktajle bym sobie porzucała w nich zamiast petardy. Niech płonie, a co to? Niech mu będzie ciepło i dobrze. Chodź, będzie ci ciepło i dobrze chyba. O. Niech ci będzie ciepło i dobrze, pod nóżkami. Już popłonąłeś tyle? Ciekawe, czy tu mogą wybuchać. Tu wybuchają auta? Nie mam zielonego pojęcia. Jakby tak wrzucić. Au, au, au. Au, au, au. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jak nazwanie takim młotem, to po prostu roz. A to widziałam, że mi gdzieś...
Ja pozużywam, no i tak, wiecie, ten. O to to chodzi, po to to jest te shurikeny. Żeby tego używać. Jeszcze mam jakieś noże do rzucania chyba. O kurczę, ale byś... ale żeś mnie przywalił. Tak, niby słońce, słońce, ale... tak jeszcze pomachasz. Wiem, że mam właśnie niewykorzystaną punkt umiejętności. No kładziesz się, gościu, strażaku! Z wielkim młotem. Już, dziękujemy. Jest ta pałka. No, takie, wiecie, to jest takie... O tyle to jest to, że to tego nie ten... nie uleczy... nie ulepszycie? Nie naprawicie, o. Dobra, gdzie jest ta plójka? Zaraz zostanie. No to fajnie dostał. Fajnie dostał, no nie? Moja celność. Jejku. Dobra, buzi, buzi wszyscy, pa. No czekajcie, muszę się uleczyć. O jejku. Tak, zaraz wszystkich zombiaków będę musiała wybić, bo każdy mi przyjdzie. Spokojnie, spokojnie. Aha, szybki przyszedł, co? Płońcie na chwilę, tak wiecie. Dobra, spłonęły sobie. Ja go... nie, bo może bym nie używała broni palnej, bo to przecież przyciąga zombiaki. A ty co? Aha, tak, podpal się. To wchodzisz do tego auta, czy wychodzisz z tego auta? O, zdecydowała się. Alleluja. Gdzie mnie w stópki? Wow, nie spodziewałam się tego. Dzięki, że mnie ktoś leje. Kładź się, kładź się. Idziemy spać. Bo Sylwester tuż, tuż. Nie wiem, co ma jedno i drugim wspólnego. Ale któż by wiedział. Zaraz od tyłu mnie zaś ktoś przytuli. Kamuflaż. Aha, tam Maskowicz. Maskowicz, kurczę, dycha. O, gdybym jeszcze trafiła, to by było fajnie. Tego gościa. Już, weź, nie pluj. Nie pluj się, kurde. Teraz jeszcze popatrzymy, co to za ten mamy. Umiejętność możemy sobie dodać. Dobra, wszyscy. Chyba najlepiej jest poczekać, aż oni się zmienią w paczki. Bo wtedy tylko, wiecie, podniesiecie, naciśniecie, nie musicie przetrzymywać. Kamuflaż. Nie, nie potrzebuję. Ja potrzebuję co? Aha, akumulator. Dobra. Za chwilę jeszcze tamtego pomacam sobie. Dobra, tamtego i miałam punkty dodać sobie, bo miałam tam poziom przetrwania. Czy ja muszę faktycznie odblokować, kurczę, ten poziom przetrwania 12. A gdzie to pisze, który... Aha, tu mam. Poziom 11 mam. Więc nie muszę... Nie chcę tej tarczy, wiecie? Granaty domowej produkcji, zwykle wykrywające, zamrażające i zatruwające. No chętniej bym może te granaty. Aha, jeszcze jeden potrzebuje, co? 10. Myślałam, że... Eksperta jeszcze nie mam. Może kiedyś odblokuję. No i co się złościsz? Aha.
szybkie do bicia. Dobra, idziemy po ten akumulator. Ale to chyba z przodu powinien być, co? Jak ja kuźwa go wyciągnę? Znaczy akumulator. No raczej powinien być z przodu. A przepraszam bardzo, jak go ja go wyciągnę? Chciałabym, że można by było go, nie wiem, wejść tam do tego pojazdu, ale... A tu coś jest. Okej. Okay. Już bym skakała, kurczę, za tym akumulatorem. Byłoby wesoło. Ops. To jest jakieś autka do... pomarzyć. Autka do obszukania. Z siłą pewnie będą ten... zombiaki będzie trzeba ileś tam ubić. Zgaduję oczywiście, nie czytałam na ten temat. Zwinność, no to nie wiem, biegi, parkour, no to skakanie będzie... Mam ten akumulator, Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odłamki. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przynieś je, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Wchodzę w to. Dobrze. Części metalowe mam. To może robić za odłamki. Dobra robota. Cukier, choć trochę brudny. Wszystko jedno. Potrzebuję go do bomby, nie do herbaty. Dobra, brakuje mi... Nie, nie do herbaty. Myślałem, że herbatka party sobie robicie. Dobra, tam jest jakiś ktoś w niebezpieczeństwie. Z tego jakiś zombiak. Wiecie, najprościej by było cheatersko wyciągnąć broń palną. Aha, główki latają pięknie. Ile kopniaków dostał zombiak. Ej! Ty! Czekajcie, jeszcze sobie ludzi pomacam. Wam się chyba nikt... Na górze! Załatw tych drani! Ale chyba już wszyscy leżą, co? Co wy mieliście? Zakrzywione oszcze, 121. Co wam się dzieje, no? Dobra, uwolnijmy ich. Cieszę się, że już po nich. No czekaj. Dziękuję. A skąd ja znajdę kabel zasilający? Jest gdzieś narysowany... Aha, no okej, okay, dobra. No i co? To da fanty? Dobra. Badajcie teraz. Podgryzacz. Gdzie cię podgryza? Po kolankach, po stópkach. O, porujka. Nie pluj na mnie. Nie pluj na mnie, ja ledwo żyję. Aha, czy tu są ci czasem? Byliśmy już w tym miejscu. Są zombiaki, czy tu są rajsowe? Ale żeś poleciał! Chodź jeszcze, potupkam cię. Nie, zombiaki tu są. O co wstajesz? Masz rzut. Jejku! Nie. No. Rzut jest gdzieś, ale... No! Ale żeście mnie, kurczę, dołatwili. No chyba kpicie. Co to zlot? Co to za zlot? Aha, leci jeszcze szybki debil. Co to za zlot, kurczę, tych zombiaków plujących? Turniej jakiś będziecie organizować?
turniej w pluciu. No właśnie, aż dwóch was leci. No chodźcie, cwaniaki. Nie wiecie wejść na most. Na pociąg. Na wagon. Dokładniej. Już daliście sobie święty spokój? Nie, bo już przyszły mniejsze zombiaki. Dobra, wiem, zepsuło mi się broń. Ja pół osiedla mam wyciąć. Jejku! Czuwaj go szyję, że ja się tobą zaopiekuję. Pomarzyć. Stój. No! Zombiaki, no kurka wodna, co jest wam? Okresu żeście wszystkie dostały na raz, tak kurczę. Masakra. I co ja miałam tu pomacać? Aha, kabel potrzebuję. Kabel. Plastik, nie wygląda jak kabel. Może tu będzie. Zombiaki okresu dostały, no. Złością denerwują, no po prostu normalka. Nie, tu nie ma nic. Aha, jest. Patrzcie. Wystarczy kabel, co? Ten taki? Średnie. Tu jeszcze coś mamy. Pozbieram, oczywiście, że tak, no. Kabel. Może się przyda jakiś kabel jeszcze. Akurat oddam wszystkie te, co ja pozbierałam do tej pory temu gościowi na tą bombę. Jejku, ile tu kabli jest. Dużo. Wiem, że powinnam się zrzutem zainteresować. Nie wiem, czy zdążyłabym. Czy ukradziono zrzut? No właśnie. Już za późno. Chciałabym od razu lecieć, jak zobaczyłam, że jest zrzut. Pasek rzeźnika. Jakoś mnie ten... Dobra, wsio. Idziemy zanieść materiał na bombę. O, to są krzaczki takie z betonu krzaczki, bo możemy na nie wskoczyć. Niech i będzie, no. Może dołem, co? Nie, ty idź się gazuj dalej. A! No już blisko. Mam wszystko, hello. Proszę. Te kable się nadadzą? Nadadzą się. Dobra, to mamy wszystko. No. Daj mi trochę czasu. Dam ci znać, jak skończę. Aha, czyli musimy poczekać. Czyli w międzyczasie możemy sobie jakieś inne zadanie zrobić. Mapa. A tu jest to. Aha, tu jest ten dom zanoszący się czerwonym dymem. Co my jeszcze tu mamy? Skrytki, tak, jeszcze mam te skrytki Osmana, nie wszystkie otworzyłam. No i co? Może bym spróbowała takie wyzwanie? Zazdrosny biegacz, o co chodzi? Ty coś masz, czy to po prostu powiesz mi coś ciekawego? Co się dzieje? Ktoś ewidentnie musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Userep, jestem z grupą Hansona. Zdarzył się nam wypadek i potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha, nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. W kółko to samo. Czy Brecken o tym wie? Powiedział, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, wysyłanie kogokolwiek jest zbyt niebezpieczne. Przejdę się tam na zwiady. Byłoby dobrze. Hanson rządził żelazną ręką. Nie wiem, jak cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z nim u steru. Okej, czyli mamy trudność średnia. Zobaczymy, co jest bliżej. O to chodzi najlepiej.
Kurczę, korci mnie to. Dom z unoszącym się z niego dymem. Czerwonym dymem. Co tam jest? Aha, miałam zrobić to bieganie, ale... Dobra, chcę to czerwony dym. Czerwony dym, a w innym odcinku sobie spróbuję chociaż jedno zrobić. To bieganie. No co tam chodzi? No w ogóle kierujemy się tam gdzieś w tą stronę? O kurczę, tam sobie depła. Dobra. Troszkę przystopujmy, nie męczmy człowieka biednego. Jane, tu Kurt! Bomba gotowa, możesz przyjść! Super! Okay, wpadnę po drodze. Za 100 lat. A pod nami to jest... A to co? Co to za miejscówka? Jakieś pieroski. Amunicja. Do pistoletu? Pakiet flar. Jakiś taki rzut, taki dziwny. Dobra, gdzieś to jest na dole, ale jak ja stędy zejdę? No, proszę cię, skacz mi. Aha, tu jest ten dom, okej. Okay. Dobra. Zobaczymy, co kaman. No, ja tam słyszę coś niedobrego. Słyszycie? Słyszycie na pewno. Puk, puk! Jest ktoś w domu? Wreszcie. Już się martwiłem, że nie przyjdziesz. Jak dalej będziesz dymił na czerwono, będziesz miał nieproszonych gości. Tylko czerwone mi zostało. Tak czy siak, jesteś, więc zadziałało. Daj tę kopertę Azizowi na bazarze. Powiedz, że to od Ryana. Ryan? Czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. Śniadanie mistrzów. Czyli co? Jakieś Nalko? Bo nie wiem. O co chodzi? On są na terenie osiedla mieszkaniowego. Osman. Co? Zadania, czekajcie. To są te podziemne rzeczy. No to też to pewnie będzie. Który to był ten... A gdzie jest tam to zadanie z tym, co teraz dostaliśmy? Nie mam pojęcia. No dobra, no to wrócimy się do Kurta. Lena, tu Crane, masz chwilę? Crane, tu Aman. Co tam? Lena jest zajęta, jak mogę pomóc? Może teraz dowie się. Dał mi listę zakupów, na której są czerwony fosfor, łuk, jodyna, kwas solny, eter dietylowy i azotan fenylu. No i kto to? Ci przepis na przygotowanie szlamu. To takie cholerstwo, które biorą ludzie Raisa, żeby nie spać wiele dni z rzędu. O kurde. Przemieńce są bardziej rozsądne od kolesi naćpanych tym syfem. Może powinienem załatwić tego gościa na dobre. Właściwie to mocno nam zależy na azotanie fenylu. Służy do dezynfekcji, a nam się całkiem skończył. Mam więc odebrać jego zamówienie? Jak najbardziej. I nie przynieś. Mam pomysł, jakby można mocno pomieszać im szyki. No okej. Dobra, teraz dostaliśmy. Widzenie tunelowe zadanie. A kurde, patrzcie. Nawet nie zwróciłam uwagi, tylko leciałam. Dobra, odbierzemy ten dynamit, bombę. Masz dla mnie bombę? Mam prototyp. A co ja z tą bombą zrobię? Gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Aha, okej. Zroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca na przetestowanie bomby. Dobra, no okej. Wypróbuję to w tunelu i opowiem. Było tam jak było. Miejsce właśnie. Jedna uwaga, pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie, jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział, ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia. What? Jeszcze muszę petardy mieć. Dawaj tę bombę, idziemy wysadzić, kurczę. Były takie właśnie dwa tam miejsca, gdzie ten tunel był zablokowany. Rodem z jakichś filmów kwarantanny, znaczy oczywiście. Wow, ale go przecięłam na pół. No więc, dobra.
Dobra, może się nie zabije skacząc stąd. Jej! No, będziemy mieć szybszy ten dostęp tam przez ten tunel. Więc spoko, to się przyda. Ja w dobrą stronę w ogóle? Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Te jak tak, tak, tak i... A lampka jakimś cudem. No chyba kpicie kuźwa ze mnie, co? Chodźcie na słońce, debile. Ale one chyba nie mogą tu wyjść. Co to ma być? Co to ma kuźwa być? Ja się pytam. Ile ich tam jest? Raz, dwa, trzy. Cztery. Czy to jest już ten czas, kiedy ja mam zabić tego takiego stworka potworka? Ja mam coś wybuchowego. Jakieś materiały wybuchowe mam. Granaty. Dwururkę. Łuk? Nie. Lary, koktajle. Koktajle może, co? Koktajle. Może zapłoną. A może i nie. Może ja zapłonę. Jejku. Dobra, zobaczymy, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Wy wiecie. Czy ja mam jakiś inwentor? Tak, mam. Dzień dobry! Dzień dobry! Chcecie... Chcecie kuźwa spłonąć dzisiaj wszystkie... Ale... Ale jest dzień! Gdzie? 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 O kuźwa, gdzie? Gdzie? Ja tam ich zaraz popalę z przyjemnością. Odejdź, odejdź. Żebra dostaniesz. Muszę pilnować pleców, bo to... A wy co? Nawet nie patrzy, co ja mam za plecami. A, spoko. Padłyście obydwa? No to dobrze. No one raczej mi tu nie wyjdą, jest dzień, kuźwa mać. Ale są chętne, bardzo chętne, żeby przyjść mnie przytulić po prostu. Zębiaki. Nie chcę zacząć używać broni palnej. Dzień dobry, chcesz spłonąć? Płoniesz? Nie, macha mi. No chodź, spaniaku. No i co? One są ognioodporne, zaraz powiecie. Nie chcę, kurczę, używać broni palnej na nich. Tak z ciekawości. Alleluja. Poważnie? Poważnie? Ty sobie jaja ze mnie robi. No nie no, jeden strzał w głowę i one leżą. Brawo. No to... Przykro, ale poświęcę się w taki sposób. Może więcej zębiaków mi... No poważnie? Dzięki za info, kuźwa mać. Fajne mają szkielety. Aha. Ej, ej, aha. Zaraz zdechnę. Nie, 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 nie. Czy one plują? Bardzo możliwe. No idą kolejne dostawa zombiaków oczywiście. Jejku, jejku, ej, spokojnie, weźcie się, kurde, odklejcie. No nie no. A jest tam jakiś plujek, widzę? Nie. Jakie no, no? Czy tam no, no? Odejdźcie, odejdźcie. Odejdź. No i plecy już mam, oczywiście, że tak. Tak oczywiście z zombiakami, ja mam plecy. Plecy. Ale gdzieś się podłożyła po prostu. Dobra, wiem, że już mam to zepsute.
Już mogę resztę... Wiem, to mnie gryzie. Dobra, poczekam, niech sobie poginą. Nie to. To. Czy ja mogę te zombiaki w końcu dopaść, czy ja... Te specjalne. Jednak... Ten trafi w główkę i po kłopocie widzę. Stój, debilu. Ile was tam jeszcze jest? Wszyscy jesteście moi. Chyba. No i co krzyczysz, debilu? O, ty w życiu. Aha, ale leci jeszcze jakiś. O kurde. Ale te szybkie, to spoko. No i co? No chodźcie. No czego wy się boicie? Już. Co ty, piesek jakiś? Łochłow, kuźwa. No rzeczywiście, jeszcze coś leci. Rękę żeś straciła. Klękaj. Nie mam ręki! Kuźwa mać, odpadła mi. Dobra, chciałabym... Wiem, że to strasznie wolno mi idzie. Ale chcę ogarnąć tamtych, kurczę, dziadów kapuścianych. Jak ja mogę, mam siłę broni palnej, to czemu by nie? Tylko właśnie rzucają mi się kolejni. Wszyscy? Wydawało mi się, że tam ich było 4. Już wszyscy proszę, ja bardzo ładnie proszę. Nie, jeszcze chyba 1. Chodź. Biegniesz jak mały piesek jakiś. Ale coś ci się spada. Tu jest światło dzienne. Wszystkie? Chyba tak. Raczej tak. Jej! Hura. Zabiłam specjalne przemieńców, jakkolwiek oni się nazywają. Muszę uważać, żeby nie wejść sobie w to. Cieszę się. No, niech będzie trzeba jakąś fajną broń palną, jakąś dubeldówkę albo coś. Coś tu mieliście? Nie. Nie spierdzielam do końca. 6, 5, 4, 3, 2, bum. Wyleciało cię w powietrze. Kurt! Jestem, Crane! Nic z tego, nie wypał! A, kurde. To dziwne. Dobra. No, bez jaj. Kilka drobnych poprawek powinno załatwić sprawę. Najpierw otwórz pojemnik, wykonuj nacięcie tuż pod minusem. Poważnie, ja mam tam wrócić. Do nacięcia, żeby dostać się do kabli detonatora. Teraz sprawdź lutunek na 2 zielonych i 3 czerwonych przewodach. O Boże. Stawiam na zielone. Trochę piłem, kiedy je lutowałem. Teraz bije się w pierś. Trzeba było to wszystko ogarnąć na trzeźwo. Ale było czerwone i niebieskie, a nie zielone. Użyj. O kuźwa! A, podziałało! Dobra. Aha, czy tam wychodzą... Tak, jakieś chyba specjalne. Dobra, ale spierdzielaj z tunelu. Już będzie jeszcze... Sukces. Rozwaliło gniazdo razem z barykadą. Będzie coś do macania? Jeśli ja coś zrobię, to wybucha. Przyjdź do mnie, a dam ci plany. No okej, jest chyba jeszcze... Chyba 2 miejsca są z takim tym. Gdzie będzie można sobie wysadzić te przejścia? Tak mi się wydaje, że gdzieś... nie wiem, gdzieś tu było? Wiem, że było gdzieś. Wy na pewno wiecie.
Dobra, jeszcze sobie skoczymy odebrać te plany całe. No i wystarczy na dzisiaj. Tego dobrego. Hopsasa. O, już skocz. O, już. To dla ciebie. Zmodyfikowałem też trochę obudowę. Puszki zamiast akumulatorów. Mniejsze boom, ale łatwiej je znaleźć. No i przenosić. Dzięki, Kurt. No, przyda się tam gdzieś ten... gniazdo w tym wieżowcu. Dobra, skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku będziemy kolejne zadania robić. Kolejne te zadania. Co my mamy? Mamy... No, te strefy sobie zostawię. Widzenie tunelowe, to by trzeba zrobić. Tą grupę Hansona trzeba na tym terenie osiedla mieszkaniowego znaleźć. No i tyle. No, te dwa zadania się skupię na razie. Na razie tą fabularne nie chcę zrobić, póki mam te poboczne, no bo czemu by tego nie zrobić? Po to mamy, żeby robić te poboczne, żeby sobie podnieść poziom, jakieś fajne nagrody zdobyć i tak dalej, jakieś plany, bronie i takie rzeczy podobne. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dying Light. Dzięki, cześć!